Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Might & Magic Duel of Champions. Jak wiecie albo i nie, od wczoraj bodajże, wczoraj? Od piątku chyba. Od piątku bodajże jest fajna promocja na dzikie karty. W sumie jest ona związana z ołtarzem życzeń, a polega ona na tym, że do końca poniedziałku, czy też w poniedziałek, poniedziałek? Nie, ta promocja trwa do końca poniedziałku, czyli prawdopodobnie we wtorek. We wtorek otrzymacie zwrot 50% wszystkich wydanych dzikich kart w ołtarzu życzeń przez czas trwania promocji, czyli jeżeli w ciągu tych 3 dni promocji, bo ona chyba tyle trwała, nie jestem teraz pewien do końca, czy ona trwała 3 dni, czy 2 dni, no w każdym razie jest 26 godzin do końca, czyli macie jeszcze cały poniedziałek na to, żeby coś kupić się za dzikie karty. I pod koniec tej promocji dostaniecie zwrot 50% wydanych dzikich kart w ołtarzu życzeń, czyli jest to naprawdę, naprawdę spoko opcja. Ja sobie już zafundowałem sobie Piriasa i Mukao, bo tych bohaterów nie miałem i teraz zastanawiam się nad Akane opłakującą wspomnienia. Gdzie jest, kurczę, blade Pirias? Zresztą nie będę szukał w deckach, tylko tak. Mamy Inferno, jest Pirias, no jest, nie są to karty... Nie są to karty premium. Pirias, jak wiadomo, jest bohaterem, którego można dostać za wykonanie achievementu. Oczywiście będzie to karta premium, a jeżeli kupicie go sobie właśnie za dzikie karty, to dostaniecie go w wersji zwyczajnej. Trochę szkoda, no ale czasami można jakiś fajny deck na nie złożyć, więc skupiłem sobie tego Piriasa. Nie jest może on jakiś mega mocny, ale warto mieć takiego bohatera. A tego achievementu raczej już bym nie wykonał, bo on jest związany z bodajże... Chyba z kartami z Base Tuan, ale teraz nie jestem do końca pewien. Chyba tak, chociaż nie jestem pewien do końca, na czym polegał ten achievement. Pamiętam tylko tyle, że na pewno bym go nie był... Znaczy, może bym go wykonał, ale jakoś specjalnie mi się nie chciało już teraz bawić się z tym, więc postanowiłem go po prostu kupić za dzikie karty. Kupiłem sobie też Mukao, który tak naprawdę wyjdzie mi taniej. On teraz kosztuje bodajże 24 dzikie karty, czyli jeżeli zostanie mi zwrócone 50%, to dostanę, to będzie mnie kosztował tak naprawdę 12 dzikich kart, a po wyjściu dodatku kosztowałby 16, więc tak naprawdę zaoszczędziłem 4 dzikie karty, kupując Mukao teraz. No chyba, żebym kupił go dopiero po wyjściu jeszcze następnego dodatku, to on wtedy by kosztował chyba 8 bodajże dzikich kart, czy coś takiego, albo 6, już teraz nie pamiętam. Jak to jest liczone, czy to jest cały czas o 50% obniżane w dół? No tak czy siak, po wyjściu Grzechów Zdrady kosztowałby, on teraz kosztuje 24, a kosztowałby prawdopodobnie 12. 12 dzikich kart? No coś takiego, Boże, ile oni kosztują, Chryste? Się zakręciłem. 8, 24, 24, nie wiem, 16, a racja, 16 by kosztował. Więc ja kupiłem go sobie tak naprawdę za 12 dzikich kart, więc zaoszczędziłem 4 dzikie karty. No i moim zdaniem to jest niezły deal, także opłaca się go kupić, znaczy opłaca się jakiegoś, no, opłaca się w ogóle kupić teraz bohaterów, jeżeli jakiś wam brakuje. Ostatnio w Piekielnej Otchłani był Togrul, którego też sobie, kurczę, kupiłem. Teraz kupiłem, tak jak mówię, Mukao i Piriasa. No i teraz kupię sobie jeszcze Akane, tak naprawdę, bo a co tam? Niech będzie. Skoro zwrócą mi 50%, ona kosztuje, ona jest bardzo droga, bo ona kosztuje 28 dzikich kart. Wszyscy bohaterowie, którzy są nagrodami, wszystkie karty bohaterów, które są nagrodami, są bardzo drogie. Tak jak widać, kosztują 28 dzikich kart. Ukrycie duplikatów nic tu nie zmienia, ponieważ jest to karta tylko, jest to tylko nagroda i po prostu tutaj nie ma żadnych duplikatów, więc nie ma jakiejś tańszej wersji jeszcze ukrytej gdzieś pod spodem. Ona kosztuje po prostu 28 dzikich kart. I sobie ją zafunduję, wydam 28 kart, zwrócone mi zostanie 14, więc tak naprawdę kupię ją za 14 dzikich kart, więc jest to naprawdę sensowny deal, że tak powiem. Dobra, jest Akane. Całkiem fajne deki ostatnio na nie się widuje. Tieru też coś tam wspominał o jakimś deku wczoraj, nawet sobie pograliśmy jakoś tam trochę, on tam tym swoim dekiem coś poszalał, no nawet spoko dek. Także, no nie wiem, jeżeli nie będę na nią grał, to i tak się bohaterka przyda, może coś w przyszłości się na niej złoży fajnego. Zobaczę. Okej, to chyba tyle. No jest Akane.
Jest Togrul kupione, jest Mukao, którego też nie miałem, no i jeszcze jest Pirias, którego też bym prawdopodobnie tego achievementu bym nie zrobił, tego achievementu na Akane tym bardziej bym chyba nie zrobił, bo trzeba mieć chyba... Znaczy może bym zrobił, tylko że musiałbym kupić sporo kart, bo to, żeby ją dostać, to trzeba mieć chyba wszystkie karty z Powstania Pustki, a mi kilku brakuje. Powstanie Pustki. Brakuje trzech kart chyba z Powstania Pustki albo z Herolda Pustki. Teraz jeszcze pamiętam za co ona tam jest tak naprawdę. Ale z tego co pamiętam, te karty były dość drogie i tak naprawdę o wiele drożej by wyszło kupowanie tych kart osobno, żeby dostać ją z achievementu, niż po prostu kupienie jej. I teraz, teraz jest jeszcze promocja, więc tak naprawdę o wiele bardziej się opłaca po prostu kupić samą bohaterkę, niż się bawić robienie tego achievementu. Bo to jest po prostu bez sensu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo za dużo mi kart brakuje. Okej, to z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To był taki krótki filmik, powiedzmy informacyjny, o tej najnowszej, o najnowszej promocji, jaka jest w sklepie na dzikie karty. Jest to powiązane z ołtarzem życzeń. Trwa jeszcze 26 godzin, czyli do końca poniedziałku. Okej, na razie, do zobaczenia, hej!